Witajcie, drodzy maturzyści. Dzisiaj powiem Wam, jak poprawnie zrealizować pierwsze zadanie podczas ustnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Zadanie trwa około 4 minut. Jednakże spójrzmy na wersję dla egzaminującego. Zaczyna on słowami: Let's start with task one. Read the task. You have about half a minute for that. Then we will start. Czyli daje nam 30 sekund na przygotowanie. Potem najprawdopodobniej usłyszymy pytanie: Can we start now? Pamiętamy już, że ten arkusz egzaminacyjny związany będzie z tematami zdrowie, szkoła, jedzenie. I ten pierwszy dialog, pierwsze zadanie związane jest tematycznie ze zdrowiem. Spójrzmy na treść. Przebywając za granicą, doznałaś kontuzji w czasie zajęć sportowych. Jesteś u lekarza. Poniżej podane są cztery kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Każdą kwestię musimy rozwinąć, to znaczy wspomnieć o niej i rozwinąć. Najlepiej zrobić to za pomocą słowa because albo podając dwie rzeczy związane z daną chmurką. Jeżeli są to na przykład cechy charakteru, to wystarczy podać dwa przymiotniki. W dolnym lewym rogu mamy informację: rozmowę rozpoczyna egzaminujący. Może też rozpoczynać zdający, musicie być czujni. Jeśli zdający, to jesteście to wy. Tutaj na przykład zada nam pytanie lekarz, czyli egzaminator: How can I help you? Albo Good morning, what's the matter? Pokażę Wam, jak przykładowo zrealizować te chmurki, dodając też odpowiedni komentarz. A więc okoliczności zdarzenia. Tutaj najlepiej krótką historyjkę. An hour ago, I had a football match with my friends. We were playing and I was running for a ball and I fell. To wystarczy, żeby rozwinąć tą chmurkę. Objawy. Zwróćmy uwagę, że mamy tutaj słowo w liczbie mnogiej. Czyli nie jeden objaw, a objawy. Dwa i więcej. Na to musicie zwracać uwagę. It's swollen and it really hurts. I can't move it. Mówiąc o kończynach oczywiście, że nie możemy nią poruszyć. Że jest spuchnięta albo że boli. To będą wystarczające objawy do realizacji na 100%. Zalecenia i wstępna wizyta. Najlepiej zadać tu pytanie. What should I do now? And should I visit you again? Wpływ kontuzji na Twoje najbliższe plany. I was planning to visit my uncle next weekend. And in this situation, I'm not sure if I can go. Should I go? Były to tylko przykładowe zdania. Oczywiście zadanie jest otwarte, a zatem w jaki sposób będzie zrealizowane zależy od egzaminatora i od zdającego. Nie wiadomo, co padnie podczas rozmowy. Niech to jednak będzie dialog, a nie monolog, wasz monolog. Dajcie szansę egzaminatorowi na pytania. No i pamiętajcie, że nie mogą być to długie wypowiedzi, ponieważ musicie zmieścić się w czasie 3,5 minut. Jeśli przekroczycie ten czas, niestety zostaniecie zatrzymani, poinformowani, że czas na tą część egzaminu minął i przechodzicie do następnego zadania. W jakiej kolejności realizować te chmurki? Tak naprawdę nie ma zaleceń, jak to robić. Robimy to obojętnie, w jakiej kolejności. Pamiętajmy tylko, żeby zrealizować wszystkie. Jeżeli padnie jakieś pytanie dodatkowe odnośnie jakichkolwiek chmurek, możemy podejrzewać, że nie powiedzieliśmy wystarczająco dużo i egzaminator nas dopytuje. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z tym zadaniem, proszę o pytanie w komentarzu. Oczywiście postaram się na nie odpowiedzieć wyczerpująco. Pozdrawiam.